Gość poranka dynki. A jest nim reżyser Tadeusz Łysiak. Dzień dobry, witam cię o poranku. Dzień dobry, cześć. Y nominowany y razem z całą ekipą za Sukienkę, y czyli y krótki metraż, y o którym rozmawialiśmy. Pamiętasz, kiedy to było? Jako jedni chyba z pierwszych wtedy zainteresowani y Sukienką. Nie pamiętam już dokładnie kiedy, ale doskonale pamiętam naszą rozmowę. Tak. Sierpień 2020 po pierwszym triumfie filmu na festiwalu Rhode Island. Dobrze pamiętam? Chyba A, tak. tak to, to jest to. Od tak, tak, głównej tak. roli Anna Dzieduszycka otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki. Wtedy rozpoczął się ten pochód, który teraz ma już triumfaj, triumfalną kontynuację. Czy po tych kilku dniach trochę udało wam się ostudzić emocje? Czy nadal szczypiecie się, nie wierząc, że ten sen jest prawdziwy? No tak, no trzeba dalej się szczypać, oczywiście. Znaczy, emocje trochę już opadły i jest już, już, już trochę to wszystko dochodzi do, powoli do głowy. Natomiast, natomiast trzeba się szczypać szczególnie dlatego, że no, tak jak to tam gdzieś wielokrotnie powtarzam, no to jest film, który. Generalnie był zrobiony po to, żeby zaliczyć drugi rok w Warszawskiej Szkole Filmowej, więc. No jak sobie teraz o tym pomyślę, jak dwa lata temu, a nawet i ponad trochę montowaliśmy ten film i naprawdę się zastanawialiśmy, jak to wyjdzie na egzaminie, jak komisja go oceni na czele z panem Ślesickim. A, a, a teraz po dwóch latach jesteśmy nominowani do Oscara. No droga, można powiedzieć, no taka jak ze snu, coś absolutnie niesamowitego, więc mimo, że te emocje już trochę opadły i faktycznie zaczyna powoli docierać wszystko, to, to jeszcze trzeba się dalej szczypać i chyba będziemy się szczypać aż do samego końca i nawet na, na gali Oscara. Skalowej to dopiero się zaszczepie na śmierć chyba tam po prostu. To opowiedzmy pokrótce od tej drogi, od szkolnej etiudy do tego miejsca, w którym znajdujecie się teraz. Brzmi to abstrakcyjnie, kiedy próbujemy opisać to w jednym akapicie, ale przecież to najpierw była ciężka praca szkolna, taka, żeby no właśnie uzyskać dobre oceny, żeby także no, pokazać, wykorzystać tę te, możliwość, jaką jest praca w. W warunkach szkoły filmowej, a co było później, jaka była ta droga aż do nominacji oscarowej? No to jest ja, ja to uważam, że to jest świetne właśnie w tej szkole, konkretnie, w warszawskiej szkole filmowej, że tam oprócz tego, że uczą faktycznie studentów, jak, jak robić filmy i tej praktyki, i w sumie i, i, te, i teorii no właśnie robienia filmów i bycia filmowcem. To oprócz tego oni bardzo wspierają studentów też po tym, jak taki film się zrobi. To znaczy pomagają bardzo przy promocji, przy wysyłce festiwalowej. Sam, jakby, sam ten etap wysyłania filmu na festiwale. Jest no, bardzo ciężką pracą, której prawdopodobnie samemu by mi się nie udało zrobić, bo to jest no trzeba tam w tym trochę siedzieć, trzeba patrzeć, trzeba wiedzieć, jakie są te festiwale, jak je zgłaszać. Każdy festiwal ma trochę inne zasady. No, po prostu bardzo trudna, trudna robota, więc ja tutaj jestem bardzo wdzięczny za to, bo bez tych festiwali, a w szczególności, chociaż tu też nie chcę no, jakoś hierarchizować te, tego wszystkiego, ale w szczególności ta nagroda w Atlanta Film Festival, która nam otworzyła drogę do do Oscara, no to to, to wszystko jest zasługa no, promocyjna Warszawskiej Szkoły Filmowej. Natomiast jeżeli chodzi o samą już samą promocję tego filmu w kontekście Oscarów, no to tutaj jeszcze dodatkowo bardzo duże, no, olbrzymie wsparcie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej od dyrektora Radosława Śmigulskiego, który naprawdę, i, i mówię to zupełnie z doświadczenia, wspiera młodych filmowców, i to jest świetne, że, że naprawdę nie tylko pełne metraże, nie tylko ci uznani twórcy są promowani w Polsce, ale również no, właśnie ci młodzi, ci na przykład studenci. W rozmowie, którą miałem przyjemność przeprowadzić, Radosław Śmigulski mówił niedawno na antenie dwójki, tak. Idzie młode pokolenie twórców, którzy nie mają żadnych kompleksów, którzy wiedzą, że sukces filmu to jest europejska między innymi kooperacja, którzy wierzą w swoje siły i też opowiadał o tym niezwykle intensywnym czasie, który spędziliście w Los Angeles. Zdradzisz trochę, jak zakulisowo wygląda takie pojawienie się twórców, czyli ciebie, innych zaproszonych gości, oczywiście także przedstawicieli pis u Jak o tym filmie się opowiada jak się zachęca tych którzy później głosują decydują żeby zapoznali się z tą historią żeby dostrzegli w niej coś wartościowego można powiedzieć, że to jest taki atak na wszystkich frontach, bo to trzeba bardzo, du bardzo dużo roboty wykonać na naprawdę bardzo różnych płaszczyznach, y zaczynając od takich, które mogłyby się wydawać najtrywialniejsze, czyli najbardziej trywialne, czyli na przykład, y na przykład y promocja nawet i w social mediach, na Facebooku, y Instagramie, Twitterze i tak dalej. To jest wszystko bardzo ważne. Różnego rodzaju targetowanie postów, sponsorowanie postów, pokazywanie filmu. Przecież my wykonaliśmy jakieś chyba trzy czy cztery wersje trailera do tego filmu, żeby, żeby po prostu one też krążyły po sieci, żeby można było zobaczyć. Generalnie jakby sprawa wygląda tak. Z krótkimi metrażami jest o tyle no, spory problem, że, że trudno je zobaczyć. O ile się nie jeździ po festiwalach, nie jest się, że tak powiem, w temacie krótko, krótkiego metrażu, no to jest bardzo ciężko, bo te filmy zazwyczaj ani nie są w kinach tak normalnie, dystrybuowane, ani nie są na tych platformach największych, streamingowych. Trzeba ich gdzieś szukać, trzeba znajdować. I, 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 i nasza główna praca, i mam tu na myśli zarówno no, szkołę, Warszawsko-Szkołę Filmową, jak i właśnie Polski Instytut Sztuki Filmowej, to było jakby no, poszerzanie świadomości na temat tego filmu, obecność w mediach polskich, zagranicznych. Oczywiście no, trzeba przyznać, że przede wszystkim skupiliśmy się na tych zagranicznych w kontekście walki o, o nominacje. Natomiast no, no to jest wszystko ważne, dlatego że oczywiście nie można się kontaktować, i to jest jasne, nie można w żaden sposób lobbować u członków Akademii, próbować jakby tych głosów, o te głosy prosić, więc no, kwestia jest tego, że im bardziej ten film będzie w świadomości po prostu ludzi na całym świecie, nie, nawet nie członków Akademii, tylko po prostu zwykłych odbiorców, tak to nazwijmy, to, to wiadomo, że gdzieś to może po prostu w którymś momencie dojść do takiego członka Akademii, który może film na przykład zobaczyć, albo chociaż zobaczyć trailer albo, albo plakat i się zaciekawić po prostu i, ten, i potem na ten film zagłosować, więc no, bardzo intensywny to był czas, a, a szczerze mówiąc po, po tym jak się udało, jesteśmy teraz nominowani do, do Oscara, no to, to ten czas jeszcze bardziej będzie intensywny, ale to tylko się cieszymy z tego, no bo całą ekipą uważamy, że, że ten film jest ważny i trzeba o nim, trzeba o nim po prostu mówić i on porusza no, istotne e, tematy, które, które naprawdę e, Gdzieś tam interesują ludzi i myślę, że powinny nas też zainteresować o tak. A z tych rozmów, które przeprowadziłeś z odbiorcami w Los Angeles, w Stanach, może w innych miejscach na świecie, co, co wynika? Czym ta historia ujmuje ludzi? No, no to, to jest akurat bardzo niesamowite. Ja się z tego niesamowicie cieszę, że, że ten film ma tak, tak dobry odbiór. My się tego nie spodziewaliśmy w żadnym razie. No, ludzie podchodzą do nas częstokroć ze, ze łzami w oczach, dziękując za ten film, że, że w ogóle on został zrobiony. Myślę, że to jest kwestia po pierwsze oryginalnego bohatera, konkretnie oryginalnej bohaterki. Która oprócz tego, że generalnie no, opowiadamy o jakimś konkretnym, nazwijmy to, problemie społecznym i kwestii osób niskiego wzrostu, i tego, jak są postrzegani w społeczeństwie, to jednak jest to film, który, z którym może się zidentyfikować i utożsamić każdy, bo Julia jest nośnikiem bardzo uniwersalnych emocji. Opowiada o, o, o emocjach, które każdy z nas kiedyś przeżył o, o samotności, o potrzebie miłości. O potrzebie takiej bliskości fizycznej, nawet y, drugiego człowieka. I, I wydaje mi się, że to jest największą siłą y, tego filmu: że, a, że każdy na całym świecie może, może jakoś znaleźć w tej Julii samego siebie. Mimo, że jest rzeczywiście taką bohaterką y, unikatową, wyjątkową. Tak, no, właśnie to mnie, to mnie też bardzo zaskoczyło, kiedy ja jeszcze robiłem research do, do, do scenariusza, zanim zacząłem pisać scenariusz. No, bo byłem przekonany, że, że takich filmów, które właśnie się skupiają z jakąś dojrzałością i powagą na Temacie osób niskio, niskorosłych będzie mnóstwo. No, a tutaj się okazało, że wcale tak nie jest. Jest ich bardzo mało, co było dla mnie naprawdę olbrzymim zaskoczeniem. No powiedzmy ten, właśnie Peter Dinklage, na przykład Gra o drużnik, czy nawet Gra o Tron z jego udziałem, no ale oprócz tego. Chyba, my, przepraszam, że wejdę osoby... ci w słowo, ale też pomyślałem sobie, że to jest akurat przykład aktora, który trochę przecierał szlaki, bo wcześniej, jeżeli osoby niskorosłe pojawiały się na dużym ekranie, to raczej w takich epizodach, dość charakterystycznych no rolach o to mi właśnie chodzi, że tak, że były przed, no, przedstawiane jako pewnego rodzaju, no nie wiem, no właśnie albo o postaci komediowe, że albo, albo właśnie tak wyśnione, surrealistyczne, dziwaczne, no, wszyscy pamiętamy Czerwony Pokój Davida Lincha, tak, gdzie ale z, z drugiej strony nie ma co mówić o Lynch'u, no bo on akurat przeróżnych ludzi, że tak powiem, no, pokazuje w swoich filmach i to jest super, tylko no, generalnie chodzi o to, że właśnie nikt się jeszcze do tej pory, za bardzo, oczywiście nie chcę mówić, że jestem pierwszy, ale, ale za bardzo bardzo nikt się nie przyglądał y, sprawie, a i to mnie bardzo zaskoczyło. I wiedziałem, że to będzie w takim razie, tak jak powiedziałeś, unikatowa y, postać w kinie i to nie tylko polskim, ale i zagranicznym. Nawet krótkich metraży, które tego tematu doty dotyczą, jest niewiele, chociażby się wydawało, że są pewnie setki. Czyli y, proszę bardzo, sprawdza się zasada, by sięgać po historie, które gdzieś są y, obok nas, po bohaterów. Y, których jeszcze kino nie przedstawiło na dużym ekranie, nie w takiej formie. Czujesz, że ciebie i całą ekipę niesie sukces Pawła Pawlikowskiego, Jana Komasy, że w ostatnich latach Polacy wiele szlaków, także tych oscarowych, przetarli? No, w, w pewnym sensie można powiedzieć, że czujemy, że. No, chociaż nie wiem, czy czujemy, że nas niesie. Mi się wydaje, że to jest po prostu efekt tego, że, yy, że polskie kino ma się po prostu bardzo dobrze w tym momencie i mamy, mamy właśnie różnego rodzaju twórców. Zaczynamy trochę opowiadać yy, yy, po swojemu, że tak powiem, już. Yy, no, pojawiają się twórcy, którzy mają bardzo swój taki jakby konkretny jakiś sposób opowiadania i to, i to jest moim zdaniem wspaniałe, jakby to kino, kino się polskie uwspółcześnia i, i to, jest, to jest coś co wydaje mi się, że sprawia, że, że faktycznie no, praktycznie, że rok w rok jesteśmy obecni na przykład właśnie na Oscarach więc no tylko się z tego powodu bardzo no, cieszę, szczególnie jako młody twórca, który dopiero co wchodzi w ten, w ten biznes. Mam wrażenie też patrząc po moich kolegach i koleżankach z warszawskiej szkoły filmowej, ale nie tylko. No, chociażby spójrzmy na Nataszę Parzymię z, z jej no, olbrzymim sukcesem jej serialu Kontrola, który teraz nowe sezony można zobaczyć na, na playerze, No to jest właśnie przykład młodej, bardzo młodej, bo ona jeszcze młodsza ode mnie jest w ogóle twórczyni, która ma swój głos. To kino jest współczesne, opowiada o, o, o jakby młodych ludziach, o tym, co się teraz aktualnie dzieje w Polsce, znaczy na świecie, jak wygląda ta rzeczywistość, która ją otacza. I to mi się wydaje, że jest kluczowe. I takich głosów będzie się pojawiało coraz więcej, bo wiem, jak to wygląda na egzaminach tych filmów rocznych w Warszawskiej Szkole Filmowej. Naprawdę pojawiało się bardzo dobre i takie no właśnie pozbawione kompleksów produkcji. Ty jesteś już absolwentem, czy jeszcze studentem szkoły? To zależy, jak patrzeć, teoretycznie czy praktycznie. W praktyce można powiedzieć, że tak, bo są ostatnie tylko jakieś rzeczy do dopięcia, jeżeli chodzi o warszawską szkołę filmową. Mój dyplom tam, natomiast teoretycznie jeszcze nie można tak powiedzieć, więc, więc to, to, się jeszcze, to się jeszcze, że tak powiem, dzieje. Ale, ale rozumiem, że, wiadomo, regulamin, że regulamin Warszawskiej Szkoły Filmowej nie zakłada, że nominacja do Oscara może być no, niczym dyplomu kończenia studiów. No, może regulamin chyba nie, no, ale, ale generalnie faktycznie jest to na tyle duże wyróżnienie, że, że myślę, że już pokazuje po prostu jakoś. No dojrzałość to no, muszę zapytać muszę zapytać Tomka Śliwińskiego, który dostał nominację za, za dokument nasza klątwa w 2015 roku, jak to wyglądało u niego z dyplomem i może mi podpowiedź. Trochę się śmiejemy, ale wiesz, pod podszewką pod tego pytania jest inne. Co dalej? Ta najbliższa perspektywa jest jasna, intensywna kampania, która trzymamy za to kciuki, przyniesie wam jeszcze większy sukces, bo sama nominacja jest olbrzymim wyróżnieniem. Później 27 dzień marca, kiedy wszystko będzie jasne, no a potem, nie przerażacie, trochę ta ta presja która jest związana z tą nominacją? Jesteś młodym twórcą, młodym artystą. Yy, uwaga jest skoncentrowana na tobie. Wszyscy patrzą z podziwem, częściowo też z zazdrością, a tu będzie trzeba yy, yy, tworzyć kolejne filmy. Wie, wie pan co, nie, nie, nie mam czegoś takiego, nie, nie, nie czuję specjalnej presji. Yy, yy. Bardzo mi zapadły w pamięć słowa, które mi powiedział pan Maciej Silesicki, właśnie kanclerz naszej szkoły, który jest też oprócz tego, że moim takim nauczycielem no i to dodatkowo można powiedzieć życiowym mentorem, który po tej nominacji bardzo mi słuszne słowa powiedział, żebym pamiętał o tym, żeby po prostu robić filmy. To znaczy niezależnie jakie, czy one będą gorsze, lepsze, będą mógł mieć potknięcia, sukcesy, może i nawet większe niż, niż to, co aktualnie się dzieje. Kino, gatunkowe, niegatunkowe, to nieważne. Po prostu rób filmy jak najwięcej, żebyś po prostu właśnie się w tym, w tym sukcesie nie zasiedział i faktycznie po prostu potwierdził to, co już miałem w głowie. To znaczy, ja się bardzo w tym momencie skupiam na tym, żeby nad pracami nad moim debiutem pełnometrażowym, który. Yy, który już szykuję. Mam na szczęście napisany scenariusz, więc też nie siadam do, yy, do pisania z tym jeszcze większym krytykiem w mojej głowie po, po, wiadomo, po, po tej nominacji. Mam już go napisanego. Yy, wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo dobry scenariusz, Kino gatunkowe, thriller psychologiczny, który jednocześnie no, będzie poruszał parę interesujących mnie, nazwijmy to emocjonalnie lub społecznie, wątków, trochę tak jak yy, Sukienka lub, yy, lub wcześniejszy krótki metraż Techno. No i, no, i wydaje mi się, że to będzie fajne kino po prostu, takie, na które będzie można pójść zarówno z przysłowiową kolą i popcornem, i, i się po prostu dobrze bawić, bo będziemy trochę straszyć, trochę wzbudzać napięcia. Ale przy okazji to będzie film, który będzie zadawał pytania na temat no, kondycji naszego społeczeństwa i tego, co się dzieje w naszych umysłach w środku. I, i dlatego myślę, że, że to będzie po prostu dobre. Ale oczywiście zobaczymy, no, a może będzie to to potknięcie. Też tak może być. I w ogóle się tym nie przejmuję. Po prostu patrzę sobie w przyszłość, chcę pracować, chcę robić w tym zawodzie, chcę robić filmy i to jest dla mnie najważniejsze. Tadeusz Łysiak, reżyser, scenarzysta Sukienki. W takim razie gratulujemy nie tylko tej nominacji, ale i, i, i postawy do tej rzeczywistości. Pięknej, ale <grymne> e, 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 pięknej Pięknie. rzeczywistości, ale przynoszącej także poprzeczkę coraz podnoszącej coraz wyżej. E, gratuluję, e, trzymamy e, kciuki i pozdrów proszę Dobrze. Całą ekipę, która tak entuzjastycznie cieszyła się, co można odnaleźć w internecie, kiedy z <grym> Los Angeles napłynęła ta dobra dla nas wszystkich i dla polskiego kina wiadomość. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.